skład Bayernu Monachium na dzisiejsze spotkanie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Na Państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpi obok Sergio Ramosa. Dalej Carlos Soler oraz Marco Verratti zagrają na środku pomocy. W ataku zaś zobaczymy Kyliana Mbappé, współpracującego z Leo Messi. I gramy, proszę Państwa. Bayern przy piłce. Do Davisa. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartkę. Ciekawe, czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. Wychodzi na pozycję. I gol! Ależ to teraz zrobili piłkarze Bayernu. Z takimi sytuacjami trzeba się liczyć, gdy gra się przeciwko Bawarczykom. Nie zazdroszczę rywalom. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż biegnie się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie. Za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. A zatem w dwumeczu mamy teraz wynik 2-1. Out po tej udanej interwencji. Nuno Mendes. Carlos Soler. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Twarde wejście, ale skuteczne. Piłka poza boiskiem. Out. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Leo Messi i rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Podawał Mbappé, ale piłkę mają teraz rywale. Piłka za linią boczną, wznowią Bawarczycy. Jamal Musiala. Czy trafi do siatki? Cóż za interwencja w wykonaniu Donnarummy. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Odbita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. Teraz Neymar. Piłka znowu po ich stronie. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Carlos Soler. Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Dobre podanie górą. Messi. Uwaga, uderza Mbappé! Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Leon Goretzka. O, zupełnie niepotrzebne to było. Strata piłki. Soler. Bezże dostaje rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać.
Nuno Mendes do Marquinhosa. Neymar. Cancelo. Joshua Kimmich. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Rzut rożny dla Bayernu. W pole karne, głęboko teraz. Ciasno było przy tym rzucie rożnym, ale bramkarz dobrze teraz interweniował. Soler. Fabian Ruiz. Cierpliwie szukają możliwości przedarcia się przez obronę. Strzał z daleka, ale spokojnie broni. Pewna interwencja. Nuno Mendes. Soler. Uwaga, w tym sektorze boiska Neymar z piłką potrafi być niezmiernie groźny. Carlos Soler. Rzuca teraz w szesnastkę. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Coman. Podanie do Comana. Goretzka. Do Davisa. Podanie do Comana. Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. I Bayern wznowi grę z rzutu wolnego. Messi. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję. Próbują podejść pod bramkę rywala. Sousa, gol, ależ przymierzył. Ależ uderzył. Pokonuje bramkarza z dystansu. Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Kimmich. Musiala przy piłce. Podanie do Comana. Do Davisa. Wślizg w szesnastce, ale arbiter pokazuje, by grać dalej. Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Rzuca w okolice 11 metra. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Chwila wytchnienia. Aut dla Bayernu. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Za chwilę grę z wolnego wznowią Bawarczycy. João Cancelo ma piłkę. Odegranie z powrotem do João Cancelo. Nie, nie daje się zaskoczyć. Rożnego w okolice 11 i teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał, nie zmusił bramkarza do wysiłku. Kylian Mbappé. Piłka do Nuno Mendesa. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Wracamy po przerwie. Grę w drugiej połowie rozpoczną zawodnicy Paris Saint-Germain.
Darowana teraz piłka. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Messi! Gol, proszę Państwa! Był bezlitosny! Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. Rzecz zakończył Leo Messi taką petardą, że aż gwiazdy było widać. Filigranowy Argentyńczyk włożył w ten strzał naprawdę mnóstwo energii, pewnie kończąc ładną akcję zespołową. Mamy teraz wynik 2-1. Coman ma teraz piłkę. I w ślizg w 16. Tym razem ryzyko się opłaciło. Neymar. Mbappé. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Marquinhos i Juan Bernat. Kimpembe przyjmuje piłkę. Udane wejście w przeciwnika. Awarczycy nadal. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Sędzia zdecydowanym ruchem wyciąga żółtą kartkę. Ale Marquinhos się o nią prosił. Leo Messi do Marquinhosa. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. A teraz będzie dobra okazja. To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. PSG dostaje rzut wolny. Juan Bernat do Marquinhosa. Ashraf Hakimi. Fabian Ruiz. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Kylian Mbappé do Hakimiego. Mbappé z piłką. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. Nici z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Spalony, może minimalny, ale jednak. Chorągiewka w górze. Kimpembe. Presnel Kimpembe. Ashraf Hakimi. Przyjmuje piłkę Hakimi. Messi. Fabian Ruiz. Hakimi. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Powoli, spokojnie wymieniają podania. Szukają okazji do ataku. Mbappé teraz przy piłce. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Bayer może spróbować skrzydłem. Dużo tam teraz miejsca. Ośrodkowanie do Müllera. Naszła ochota, żeby zrobić coś niekonwencjonalnego, ale pudło było wprost fatalne. Marquinhos. Juan Bernat. Fabian. Posiadanie teraz po stronie Bayernu.
Piłkę ma Kingsley Coman. Jedenastka. Tak się kończą podobne zagrania w polu karnym. Sędzia sięga do kieszeni, uznaje, że to faul, za który należy się co najmniej żółta kartka. Tak, rzeczywiście, przepisy są jednoznaczne i samo podyktowanie jedenastki nie byłoby wystarczającą karą. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Tak jest! Trafiony, zatopiony! Pewne uderzenie z 11 metra, piłka w siatce! Świetny strzał, tak wyczekać, a następnie strzelić w sam środek, to wymaga sporej klasy i dużo odporności psychicznej, bo przecież każdego korci, żeby uderzyć mocno. Czekamy na dalsze gole. Na razie wyrównany dwumecz, wynik 3-3. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. Nadal utrzymuje się remis. PSG wyprowadza jednak jeszcze jeden atak. Czy okaże się decydujący? Thomas Müller. Co to było za kiepskie podanie? Ale może teraz będzie szansa. Co za gol, ależ przymierzył. Ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu. Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka wpada do bramki. Ależ to wyszło. Gramy dalej. Na razie mamy w dwumeczu wynik 4-3. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Ashraf Hakimi. Do końca meczu pozostało już niewiele i widać, że oni najchętniej już by to spotkanie zakończyli. Prowadzą i wymieniają podania na własnej połowie, czekając na końcowy gwizdek. Marquinhos przyjmuje piłkę Hakimi. Hakimi. Ashraf Hakimi. Ty do mnie, ja do ciebie. Wyczekują odpowiedniej chwili. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe doliczone minuty. Nie patyczkuje się z tym wejściem. I mamy aut dla Paryżan. I jest końcowy gwizdek, proszę Państwa. Paris Saint-Germain wywalczyło awans.